Gdzie są nasze kasztany? Nasze kasztany zostały w Tarnowskich Górach, tam gdzie pierwsza siedziba naszej firmy. Nasza firma powstała w 1990 roku w kwietniu i tam właśnie rosły przed naszym budynkiem dwa ogromne kasztanowce, które tam nadal rosną, nadal można zbierać kasztany i stąd nasza nazwa. DT oznacza Dom Towarowy pod Kasztanem, ponieważ mieliśmy większą ofertę towarową, czyli mieliśmy oprócz mebli, kosmetyki, ubrania, zestawy wypoczynkowe, małe AGD, no i dużo takich drobnych innych rzeczy. Pod Kasztanem to jest zdecydowanie rodzinny interes, założony przez moich rodziców. Nawet przez pewien czas moja siostra współpracowała z rodzicami, potem się usamodzielniła w zupełnie innej branży, a w 2004 roku doszłam ja i już od ponad 17 lat współpracuję z rodzicami. No, tradycje stolarskie, które jesteśmy w stanie udokumentować, sięgają 1910 roku. Wprawdzie była to najpierw, powiedzmy, ciesielka, stolarka budowlana, przechodziła w produkcję mebli, natomiast no, po wojnie produkowało się i stolarkę budowlaną, i meblową. No, a po pewnym czasie no, stolarzy brakło i myśmy pociągnęli w innej wersji. Dalej siedzimy w drewnie, w meblach. Natomiast tylko sprzedajemy, handlujemy, nie robimy, powiedzmy, od podstaw. My musimy wskazać tą drogę, co wybrać, co jest dobre. Oni mogą naczytać się różnych rzeczy w internecie, czy też w jakichś gazetach branżowych, ale tak naprawdę to my przekazujemy największą wiedzę na temat możliwości danej zabudowy kuchni, doboru sprzętów AGD i doboru frontów, uchwytów, blatów. Rzeczy po prostu musimy zrobić i chcemy to zrobić. Robimy to jak najlepiej. W tej firmie jestem projektantem. Razem z Justyną tworzymy duet projektantów. W jakiś tam sposób uzupełniamy się, bo jest i kobieta, i facet, więc klienci niektórzy przychodzą do kobiety, niektórzy do faceta, więc ten zespół wygląda dobrze. Dla nas przysłowiowy poniedziałek nie istnieje. My przychodzimy chętnie do pracy, zostajemy po godzinach, jeżeli trzeba. Ja nie mam problemu z tym, żeby pojechać na pomiar w niedzielę na przykład, czy zostać po godzinach w pracy, albo przyjść nawet o 7:30. Jestem dumny, bo udało mi się stworzyć firmę, która zatrudnia profesjonalny zespół ludzi, którzy znają się na robocie, począwszy od projektantów, przez grupę montażową. No i że jestem w stanie komuś to przekazać. Wprawdzie nie mam wnuków i tu jest problem, ale firmę no, przejmuje rodzina i w dalszym ciągu się to będzie kręciło. Dla mnie najbardziej satysfakcjonujący w pracy jest właściwie każdy jeden dzień, każdy nowy projekt, każdy nowy klient, dlatego że mamy tak różne podejścia do każdego klienta pod kątem jego upodobań, stylu, w jakim chciałby mieć kuchnię, kolorów, jakie będzie wybierał. Także każda praca, każde nowe wyzwanie to satysfakcja ogromna dla nas, a zwłaszcza możliwość spełnienia marzenia o takiej kuchni, jaką klient chciał i czasami mamy takie informacje zwrotne od klienta, że to jest właśnie ta wymarzona kuchnia, którą chciała. Tak, pozytywne nastawienie jest podstawą tego, co robimy. No.
Do sieci Max Kuchnie należymy od 2013 roku, choć wydaje nam się, że współpracujemy już dużo dłużej. Jesteśmy zaopiekowani z każdej strony, ze strony przedstawiciela, ze strony osoby, która pracuje w dziale sprzedaży. Dzięki tym osobom i dzięki całej sieci mamy dla Was promocje, gdzie możecie kupić nawet sprzęt za złotówkę. Mamy wyselekcjonowane sprzęty, które będą objęte 5-letnią gwarancją, czyli coś, czego gdzie indziej nie da się znaleźć. Jeżeli dobrze się słucha tego klienta, że on chce coś zrobić z tą kuchnią, jeżeli mu się pokaże to i zrobi mu się tak, jak on chciał, to naprawdę klient w 100% wychodzi zadowolony z naszego salonu. To są takie rzeczy, które umiemy tworzyć, tak? Mojej pracy nie zamieniłabym na nic innego. Ja właściwie nie chodzę do pracy, ja przychodzę i robię coś, co uwielbiam, czyli tworzę kuchnię, tworzę wnętrza i po prostu jest to tak satysfakcjonujące, że nie mam alternatywy, do której chciałabym się zwrócić.